Dzisiaj w Szkole Rodzenia odbywają się zajęcia z kąpieli dziecka. Proszę nam powiedzieć coś o tej kąpieli. Jak to się zaczyna? Jak się odbywa? Jak się odbywają takie zajęcia? Drodzy Państwo, wracam teraz pamięcią do mojej pierwszej kąpieli mojego dziecka, tak, jako młoda mama. I śmiejemy się teraz obecnie na naszych zajęciach, że tutaj proponujemy, żebyście Państwo na swoich pierwszych kąpielach nabywali bilety do kina dla swoich dziadków. Dlaczego? Dlatego, że pamiętam, że pierwsza kąpiel wiąże się z bardzo emocjonującym przeżyciem. Jest stresująca dla młodego rodzica, tak, rodzica niedoświadczonego i przede wszystkim jeszcze tabuny dziadków za plecami, tak, teściowa patrzy mi na ręce, jak ja to robię, czy nie utopię, czy nie zamoczę uszka, czy nie zamoczę pępuszka. Natomiast w tej chwili, drodzy Państwo, ważne jest to, żeby jednak świadomie wykąpać swojego malucha i przede wszystkim świadomie i spokojnie, tak, czyli bez większego stresu, bez większego nacisku ze strony osób towarzyszących. Nie jest ten diabeł taki straszny, jak go malują, co jest ważne. Dokładnie. Ważne jest to, żeby wiedzieć, w jakim celu to się robi. Ważne jest wyciszenie w trakcie tych czynności. No i przede wszystkim też ważna jest świadomość, że w tej chwili te kąpiele już wyglądają troszkę inaczej. Odchodzimy już od codziennych kąpieli, tak? W Szkole Rodzenia staramy się Państwu tłumaczyć krok po kroku, jak to wygląda, w jakiej bezpiecznej pozycji trzymać to dzieciątko, czy potrzebne nam są jakieś dodatkowe gadżety oprócz wanienki, jaka wanienka, czy jakieś stojaczki, które nie zawsze są niezbędne. Tak naprawdę ważne jest to, żeby było wsparcie taty, żeby to była wspólna kąpiel. No i co jeszcze ważne jest? Ważne jest chyba takie wspólne przeżycie. Tak, wspólne przeżycie tej pierwszej kąpieli. Wiadomo, że, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że te pierwsze kąpiele są niezwykle stresujące dla Waszego malucha. Więc ten maluszek i tak będzie płakał, i tak będzie niespokojny. I proszę się też nie obwiniać o to, że Państwo robicie coś nie tak. Bo nawet jeżeli maluszek głośniej płacze, tak, to nie znaczy, że przy kolejnych kąpielach będzie tak samo głośno płakał. I te kąpiele na pewno będą z każdym razem inaczej wyglądały. Tak? Także tutaj na pewno trzeba o tym pamiętać, wyciszyć się i mówię, razem wspólnie przeżyć to wszystko. Mhm. Super. Co na takich zajęciach możemy się nauczyć? No właśnie, słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby iść z duchem czasu. Bardzo dużo czynności robimy, które już są nieaktualne, co jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby radzić sobie z pewnymi problemami skóry u dzieci. Tak? Każda kąpiel każdego dziecka będzie wyglądała inaczej. Pamiętajmy o tym, że jak mamy dzidziusia, który ma jakąś problemową skórę, musimy do tematu podejść inaczej. Najczęściej konsultujemy ten temat z położną środowiskową. Możemy też skonsultować temat z lekarzem, tak? Jeżeli coś nas niepokoi, jakieś atopie, jakieś poważniejsze problemy skórne. Na przykład powiem Państwu, że bardzo dużo rodziców ma problem z ciemieniuchą. Tak? Mhm. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili jak wygląda ta ciemieniucha. No ciężko tu Państwu opisać, natomiast mogę tylko powiedzieć, że na pewno przypomina wyglądem taką rybią łuskę. Tak? Rybia łuska czasami opanuje naprawdę dużą powierzchnię tej skóry zmienionej chorobowo. Potrafi nam wejść na czoło u dziecka. Co możemy zrobić? Drodzy Państwo, dawno, dawno temu, na pewno właśnie rodzice powiedzą Wam, że wyczesywali to grzebykiem, szczoteczką. Natomiast nie jest to przyjemna czynność na pewno dla malucha, szczególnie jeśli jest zaopatrzony w większą ilość włosków, co widzimy na załączonym obrazku. I co my wtedy możemy zrobić? Drodzy Państwo, ja polecam oliwkę właśnie. Jak ostatnio też odchodzimy tutaj, a propos oliwki, chciałabym Państwu powiedzieć, nadmienić, że odchodzimy też od kąpieli z używaniem oliwek. Oliwka niepotrzebnie nam zatyka pory skóry, tak? Ta skóra nie oddycha, nabywa całe mnóstwo innych żyjątek, które nie są drobnoustrojów, które nie są wskazane, tak? I w związku z tym starajmy się oliwkę wykorzystywać w walce głównie z rybią łuską, czyli z ciemieniuchą. Co możemy zrobić? Podgrzać oliwkę do temperatury lekko ciepłej, namoczyć w niej gaziki, gazikami obłożyć chorobowo zmienione miejsca na główce dziecka, nałożyć na to czapę i tak do pół godzinki zostawić, tak? Po upływie tego czasu można po prostu w trakcie kąpieli pięknie, elegancko, ruchem masującym, ta ciemieniucha nam pięknie nasiąknie, tak, tą oliwką, rozpulchnie się i ładnie nam to wszystko schodzi.